Proszę Państwa, temat mojego referatu dotyczy dwóch szkół filozofii religii, które w Polsce można zauważyć, które wchodzą w pewną polemikę od czasu do czasu, ale wydaje się, że czasami za mało jest tej dyskusji między tymi szkołami, czyli między szkołą lubelską, reprezentowaną przez już emerytowaną profesor Zdybicką i obecnie przez profesora Moskala, i właśnie szkołą krakowską, związaną przede wszystkim z profesorem Tarnowskim, ale myślę też z jego uczniami, całą szkołą, która jest uprawiana i trochę na Ignatianum, i na JP2, również na UJ-cie, chociażby w osobie profesora Mecha. Ale chciałbym na początku pokazać pewną ewolucję, która nastąpiła w samej szkole lubelskiej, właśnie pewne różnice między koncepcją wypracowaną przez siostrę Zdybicką, a pewnymi uwagami, które dotyczą teraz z profesorem Moskalem, zwłaszcza, że ostatnio właśnie na dniach wydał książkę Filozofia religii, która zbiera cały jego dorobek. Miałem okazję recenzować akurat tę książkę, więc jestem trochę na bieżąco w tym, co profesor Moskal zaprezentował. I pewną dyskusją bezpośrednią związaną z tekstami profesora Tarnowskiego, zwłaszcza z tą krytyką koncepcji, która została zaprezentowana w encyklice Fides et Ratio przez Jana Pawła II, od fenomenu do fundamentu. Zresztą stąd propozycja tytułu, czy od fenomenu do fundamentu, czy od fundamentu do fenomenu. I to jest dokładnie dyskusja, jaka dokonała się między profesorem Tarnowskim a szkołą lubelską. Wracając do siostry Zdybickiej, zresztą ksiądz profesor Grzybowski przedstawiał koncepcję siostry Zdybickiej. Właściwie chciałbym ująć trzy punkty, do których się odnosi potem profesor Moskal, żeby pokazać pewne różnice, czy pewną ewolucję, która nastąpiła w łonie samej szkoły. Otóż siostra Zdybicka, kiedy analizuje, czy proponuje rozumienie filozofii religii, uważa, że ta filozofia religii składa się z trzech zasadniczych etapów. I zobaczymy, że profesor Moskal niby nawiązuje do tych etapów, a jednak wprowadza pewne drobne różnice i wydaje mi się, że ma ciekawe dopowiedzenie, które u siostry Zdybickiej nawet nie występuje. Pierwsza autorka, profesor Zdybicka, stwierdza, że pierwszy etap to jest oczywiście stwierdzenie w drodze, tu cytuję siostrę Zdybicką, stwierdzenie w drodze zmysłowo intelektualnego doświadczenia wewnętrznego, zewnętrznego, faktów religijnych, indywidualnych i społecznych, w postaci między innymi aktów miłości, bojaźni, modlitwy czy ofiary. Czyli dokładnie mamy do czynienia z tym, co możemy określić mianem fenomenu. Mamy fenomen religii, który możemy analizować. Drugi etap, według profesor Zdybickiej, to jest coś, co ona nazywa uniwersalizacją i transcendalizacją danych doświadczenia. Chodzi przy tym, jak pisze siostra Zdybicka, nie o indukcyjne uogólnienie, ale uchwycenie dzięki intuicji intelektualnej w nagromadzonym materiale tego, co istotne, konieczne dla faktu religii. I rzeczywiście siostra Zdybicka tu proponuje te elementy istotne, czyli że chodzi tutaj o zagadnienie relacji między dwoma bytami osobowymi. To jest rzeczywiście znowu coś, co profesor Moskal będzie podkreślał. I wreszcie trzeci etap jej propozycji uprawiania filozofii religii, to jest to, co jest najbardziej istotne, czyli wyjaśnienie tego faktu w sposób ostateczny, co związane jest oczywiście z filozofią klasyczną. I w tym momencie siostra Zdybicka proponuje, i co profesor Moskal też będzie bardzo mocno akcentował w swoich pracach, to jest to ostateczne wyjaśnienie faktu religii od strony podmiotowej i przedmiotowej. Od strony podmiotowej mamy tą zdolność człowieka wejście w relacje osobową z Bogiem, czyli otwartość na transcendencję. Co jest ciekawe, że siostra Zdybicka, i wydaje mi się, że to jest słuszna jej uwaga, że bardzo ostrożnie podchodzi do terminu homo religiosus. Zresztą nawet jeden jej tekst jest to pewna krytyka homo religiosus, uważając, że lepsze wyrażenie, że człowiek nie jest z natury religijny, ale z natury jest otwarty na transcendencję. I wydaje mi się, że w tym punkcie można by było znaleźć pewne elementy wspólne, na przykład z propozycjami, które pojawiają się u profesora Tarnowskiego. Natomiast co wprowadza profesor Moskal do swojej interpretacji filozofii religii? Czy widać jakieś różnice, bo podobieństw oczywiście jest bardzo dużo, w tym, co proponowała siostra Zdybicka? I znowu, w ostatniej swojej książce profesor Moskal również przyjmuje trzy cele przedmiotowe filozofii religii. Pierwszy cel to jest filozoficzny opis religii, czyli
Chodzi, znowu cytuję profesora Moskala, o ważniejsze z filozoficznego punktu widzenia aspekty religii. Chodzi o metafizyczne określenie istoty religii, bez czego religia nie jest religią. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie to jest troszeczkę bardziej drugi punkt siostry Zybicki niż pierwszy. Bo od razu mamy uchwycić to, co istotne i oczywiście profesor Moskal od razu dodaje, że jest to ta kategoria relacji. Drugi cel to jest metafizyczne wyjaśnienie religii, czyli można powiedzieć ten etap trzeci u siostry Zybickiej. Czyli zwróćcie uwagę, że profesor Moskal jakby troszeczkę pomija, czy mniejszy akcent kładzie na analizę fenomenu jako ten pierwszy etap. Uważa, że należy od razu uchwycić to, co jest istotne, a w drugim etapie dokonać ostatecznego wyjaśnienia religii, czy raczej usprawiedliwienia religii. To jest ciekawe, że ten termin apologii czy usprawiedliwienia religii, zwłaszcza religii nawet katolickiego, profesora Moskala też będzie bardzo obecny. I oczywiście on tutaj uważa, że ostateczne usprawiedliwienie religii znowu dokonuje się w tych aspektach podmiotowych i przedmiotowych. I wreszcie, i tu profesor Moskal, wydaje mi się, że nawet większą wagę przywiązuje do uzasadnienia absolutu niż nawet siostra Zdybicka. Uważając, że uzasadnienie metafizyczne istnienia absolutu, nawiązując oczywiście do świętego Tomasza, jest czymś niezwykle istotnym. Natomiast trzeci cel, który proponuje profesor Moskal, wydaje się być bardzo interesujący, czego u Zdybicki już nie było. Mianowicie pisze tak. Cel trzeci filozofii religii to zreflektowanie sposobów poznania, jakim dysponuje człowiek religijny i potencjalnie religijny. Chodzi tu o epistemologiczną refleksję nad poznaniem prawdy religijnej, teoretycznym oraz afektywnym. O co tutaj chodzi profesorowi Moskalowi? Otóż profesor Moskal uważa, że elementem filozofii religii jest nie tylko wskazanie na te ostateczne racje uniesprzeczniające fakt religijny, czyli podmiotowy, zdolność do wejścia w relacje z absolutem i przedmiotowy, istnienie absolutu, ale uważa, że również należy przeanalizować racjonalność wiary i to będzie rzecz, której u Zdybickiej już tak mocno nie znajdziemy, racjonalność przekonań religijnych. I co jest ciekawe, że profesor Moskal od dłuższych lat zajął się zagadnieniem, które on nazywa afektywnym poznaniem Boga. Nawet w tej swojej pracy ostatniej, filozofia religii, właściwie mówi o czymś, co może nawet zaszokować w pierwszym momencie. Wydaje mi się, że to celowo profesor Moskal używa takiego wyrażenia, kiedy on pisze, istnieje eksperymentalne poznanie Boga. Eksperymentalne poznanie Boga. U Zdybickiej nie znajdziemy czegoś takiego. Zresztą siostra Zdybicka, można powiedzieć, kiedy popatrzymy na jej pracę, zresztą miałem okazję u niej studiować, więc pamiętam moje dyskusje, zwłaszcza, że ja, mimo że studiowałem filozofię klasyczną, to jednak zawsze byłem już trochę heretykiem. Najpierw filozofia analityczna, a teraz bardziej fenomenologia. Ale siostra Zdybicka jednak do nurtów związanych z doświadczeniem religijnym miała bardzo duży dystans. Oczywiście bardzo silnie starała się pokazywać ten subiektywny aspekt doświadczenia, że doświadczenie religijne samo w sobie nie będzie racją za uniesprzecznieniem faktu religijnego. Natomiast profesor Moskal w przeciwieństwie do niej ubogaca właśnie refleksję nad religią, nad to, co nazywa eksperymentalnym poznaniem Boga. Bo jak on rozumie to pojęcie? Pisze tak, swoisty eksperyment, chodzi tu o to eksperymentalne poznanie Boga, swoisty eksperyment w postaci wejścia na drogę życia religijnego owocuje różnymi formami weryfikacji przekonań religijnych. Taką weryfikację może stanowić afektywne poznanie Boga, a także różne doświadczenia religijne. Może to być doświadczenie wysłuchanych modlitw, wewnętrznej wolności, uporządkowania uczuć, spokojnego sumienia, nowego i pogłębionego rozumienia wielu spraw, nadziei i siły do ofiarnej miłości. Może być to generalnie doświadczenie udanego życia wiarą, gdy człowiek ocenia swoje życie pokierowane wiarą jako życie sensowne, udane, piękne i wartościowe. Czyli profesor Moskal właściwie pokazuje, czy chce dowartościować coś, co wydaje się nie istniało u siostry Zdybickiej tak w sposób wyraźny,
mianowicie całą sferę doświadczenia religijnego. Oczywiście to afektywne poznanie Boga u profesora Moskala jest to nawiązanie do tekstu świętego Tomasza z Akwinu, który według niego używa takiego zwrotu i profesor Moskal rozwija, co należałoby rozumieć pod tym pojęciem, ale następuje pewne dowartościowanie doświadczenia religijnego, ale popatrzmy znowu jako pewne potwierdzenie tej racjonalności wiary. Jeżeli wierzę i moje życie jest udane, tak jak słyszeliśmy, to znaczy, że wiara jest prawdziwa. I pewną nowością także profesora Moskala w stosunku do pewnych koncepcji, które zaproponowała siostra Zdybicka, to jest apologia religii. Zresztą to jest też jeden z tytułów jego książek, Apologia religii, gdzie profesor Moskal uważa, że filozoficznie możemy bronić pewnych podstaw racjonalności teizmu, racjonalności katolicyzmu. I wydaje mi się, że akurat na gruncie polskiej filozofii religii możemy spotkać kilku myślicieli, którzy bardzo silnie angażują filozofię nie tylko w interpretację, w rozumienie fenomenu religii, ale angażują pewien potencjał filozoficzny w apologię chrześcijaństwa. To jest chociażby Wojtysiak, to jest właśnie Moskal. Wydaje mi się, że mimo wszystko z tych myślicieli najbardziej silnie to robi Moskal. On uważa, że również filozofia może uzasadnić istnienie absolutu, prawdziwość pewnych tez katolicyzmu, potwierdzenia empiryczne twierdzeń historycznych z religii. Według niego wszystko to stanowi pewną apologię chrześcijaństwa. Patrząc na ten system od fenomenu do fundamentu, bo jednak zarówno Zdybicka, jak i Moskal właściwie taką drogą przyjmują i fides et ratio Jan Paweł II zaproponował, że zawsze możemy, badając fenomen, dojść do jakiegoś fundamentu, no bardzo silnie polemizuje z tym profesor Tarnowski. Jest jego tekst z 2009 roku, później rozwijany w różnych jego publikacjach, ale ten tekst chociażby usłyszeć niewidzialne w tej jego pięknej pracy poświęconej filozofii wiary. Ale w tym tekście profesor Tarnowski nie zgadza się z tym przejściem od fenomenu do fundamentu. Proponuje własną drogę, którą ciekawie też interpretuje się profesor Mech, od fundamentu do fenomenu. Profesor Mech, kiedy komentuje bardzo mocno drogę filozoficzną profesora Tarnowskiego, zastanawia się, z jakiego powodu Tarnowski tak silnie chce zaprzeczyć tej drodze, którą proponuje chociażby Szkoła Lubelska. Według niego zasadnicza przyczyna tkwi w tym, że nie można dzisiaj, nawiązując do kultury filozoficznej na świecie, nie można dzisiaj odwoływać się tak silnie do metafizyki. Według niego kryzys metafizyki, oczywiście związany, zaczynający się od Kanta i tak dalej, przez Heideggera i przez całą ontoteologię, właściwie nie pozwala dzisiaj uprawiać metafizyki. I według niego my w takim klimacie żyjemy, w takim klimacie filozoficznym istniejemy, więc dlaczego mamy wybierać drogę, która w punkcie wyjścia jest po prostu odrzucana? Według niego to jest po prostu strata czasu. Oczywiście profesor Tarnowski uważa także, że błędem jest według niego od razu uzasadniać istnienie absolutu. Zresztą on używa takiego zwrotu, że szkoła, która nawiązuje do tego uzasadniania nieustannego filozofii religii absolutu, jest pewna obsesja na punkcie pierwszej przyczyny. Nawet takiego zwrotu używa. Można oczywiście stwierdzić, czy to jest słuszny, czy może za mocny zwrot, ale według niego to nie tędy droga. On uważa, że trzeba znaleźć pewien fundament, w świetle którego możemy zacząć interpretację człowieka, aby zrozumieć fenomen religijny. Czyli znaleźć pewien fundament, który pozwoli nam zinterpretować ten fenomen, który nazywamy fenomenem życia religijnego. Czyli zwróć uwagę, zupełnie odmienna droga. Poszukujemy fundamentu, ale zwróć uwagę, co to oznacza, że dla profesora Moskala, czy dla siostry Zdybickiej, nawet jeżeli nie używają tego zwrotu homo religiosus, można powiedzieć, że ten aspekt otwartości na transcendencję to jest struktura człowieka. Natomiast profesor Moskal uważa, że można znaleźć bardziej fundamentalny aspekt niż życie religijne, który pozwala nam dopiero zrozumieć nasze życie religijne. To również profesor Tarnowski tłumaczy to tym, że dzisiaj, jeżeli chcemy uprawiać filozofię religii, no to musi być filozofia, która zaczyna od człowieka. Zaczyna od interpretacji, od tego, kim jest człowiek, a nie poszukiwania
ostatecznej przyczyny. Co dla profesora Tarnowskiego jest tym fundamentem? On tu moim zdaniem mocno nawiązuje oczywiście do całej szkoły francuskiej, zwłaszcza do Paula Ricoeura, ale też bardzo mocno nawiązuje do pewnej koncepcji Bernarda Welte, mianowicie do wiary fundamentalnej. Bo jak przeczytamy chociażby ten zarys filozofii wiary, usłyszeć niewidzialne, to właściwie cała jego teza polega na tym, że przed wiarą religijną posiadamy coś, co możemy nazwać wiarą fundamentalną. Co to znaczy, czym jak najprościej określić wiarę fundamentalną? Można ją określić przede wszystkim jako prazaufanie do dobra. Że zanim sformułujemy nawet nasze życie religijne, mamy pewne prazaufanie do tego, że jest dobro, za którym warto się opowiedzieć, że jest dobro, o które warto powalczyć, istnieje dobro, które dla człowieka jest niezwykle ważne. Zanim my dokonamy wyboru chociażby życia religijnego w postaci zetknięcia się z objawieniem, bo profesor Tarnowski też bardzo mocno pokazuje, i tu znowu bym znalazł pewien punkt wspólny ze szkołą lubelską, że istotą religii jest odpowiedź na objawienie. Ale odpowiedź na objawienie to jest nic innego jak wiara. Wierzę w to, co spotykam jako objawione i zaczynam ufać osobie, która to objawia. Bo oczywiście objawienie to nie jest przyjęcie treści, ale to jest przede wszystkim zaufanie do osoby, która to wypowiada. Ale zanim nastąpi to zaufanie do osoby, która to wypowiada, to również pojawia się wiara fundamentalna, która w ogóle na takie prazaufanie, to prazaufanie pozwala nam na zaufanie do osoby objawiającej. Co jest jeszcze ważne w tej filozofii profesora Tarnowskiego, w tej drodze od fenomenu, od fundamentu do fenomenu? Otóż w przeciwieństwie do szkoły lubelskiej, czy w ogóle do tej tradycji, może szerzej powiedzmy sobie, do tradycji metafizycznej, to jednak jest pewna sytuacja niepewności człowieka. Zdaniem profesora Tarnowskiego, nie chcę powiedzieć, że to, co go troszeczkę od razu dystansuje do szkoły lubelskiej, to pewność wypowiedzi. Pewność wypowiedzi na temat absolutu, to jest pewność wypowiedzi co do rozumienia istoty religii, pewność co do interpretacji człowieka. Natomiast dla profesora Tarnowskiego, i wydaje mi się, że znowu nawiązuje tu bardzo silnie do pewnego klimatu filozoficznego, chociażby francuskiego, właściwie określa się, że człowiek jest w sytuacji niepewności. Człowiek jest w sytuacji poszukiwania. Bóg dla profesora Tarnowskiego jawi się jako pewna nadzieja, jako pewien horyzont, nawet używając tego zwrotu heideggerowskiego. To nie jest byt absolutny, to nie jest ostateczna racja wyjaśniająca rzeczywistość, to nie jest pierwsza przyczyna, to nie jest samoistne istnienie, tylko to jest pewna tajemnica, to jest pewien horyzont, to jest pewne dobro, ku któremu zmierzamy, jest to pewne dobro, które uzasadnia nam inne dobro, chociażby jak pięknie Paul Ricoeur pisał w tej ostatniej swojej książce Życia do śmierci, że właściwie racją zmartwychwstania jest to, że musi ktoś pozbierać dobro, które człowiek czyni. My nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć czy opisać dobra, które uczyniliśmy. Nie wiemy, co zostało w innych ludziach. I to jest dokładnie perspektywa, którą proponuje profesor Tarnowski. On właściwie uważa, że filozofia religii jest to jednak grunt większej niepewności, poszukiwań, wahań, ale jednocześnie wielkiej nadziei. Znowu tu wiadomo, że profesor Tarnowski bardzo silnie nawiązuje do tradycji marcelowskiej, do tradycji Levinasa, do tradycji Paula Ricoeura, gdzie nie ma ostatecznych rozwiązań. Popatrzmy, że nawet w kwestii teodycei Paul Ricoeur uważał, że żadna teodycea nie będzie adekwatna. Pozostaje ból, pozostaje wypowiedź bólu wobec zła, którego doświadczamy, ale w żaden sposób nie znajdziemy wyjaśnienia, dlaczego pewne rzeczy przydarzają się człowiekowi. Pozostaje tylko szukanie dobra, które gdzieś będzie wypełnieniem, nie zastąpieniem dobra, które utraciliśmy, ale pewne może nowe dobro się pojawi. I z tego też powodu profesor Tarnowski, kiedy czytam jego pracę, rzeczywiście z jednej strony, zwróćmy uwagę, szuka czegoś niezmiennego, nawet używając poszukiwań metafizycznych, czegoś trwałego, czegoś, co jest pewnym fundamentem. Czyli to nie jest tak, że cała sytuacja egzystencjalna człowieka jest sytuacją niepewności poszukiwań. Czyli to nie jest tak, że tam mamy pewną pewność, nazwijmy to w szkole lubelskiej, mamy wszystko poukładane, jak dochodzimy, piąta droga, dzień dobry, Pan Bóg, wszystko jest jasne. Nie,
również u Tarnowskiego istnieje pewna rzecz, którą można powiedzieć jest niepowątpiewalna, trochę na wzór kartezjańskiego poszukiwania, tego elementu, w który już wątpić nie jestem w stanie. Dla Kartezjusza jest wątpienie, a dla Tarnowskiego jest to niezachwiana, niezwykła, wpisana w każdego człowieka wiara fundamentalna, która otwiera różne perspektywy. Zarówno perspektywę życia religijnego w świetle tego możemy interpretować jako zaufanie do osoby objawiającej, ale też nawet są możliwe inne drogi, które także należy rozumieć i traktować, jakie drogi możliwe dla człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę.